Cześć wszystkim! Dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnego noża z miasta Solingen od niemieckiej marki Puma, model Night Hunter i nie chodzi tu absolutnie o firmę produkującą odzież sportową. Firma Puma ma bardzo długą tradycję, sięgającą już ponad 250 lat, co robi wrażenie. W pudełku certyfikat, oraz sam nóż wraz z pochewką. Na początek pochewka. Nóż pierwotnie przychodzi ze skórzaną pochewką, ale jeśli ktoś z jakiegoś powodu nie lubi skóry, można dokupić kedeksową. Kolor czarny. Wyryte logo producenta. Czerwone grube szwy, równo położone. Dodatkowo klejenie. Mosiężny zatrzask z napisem Puma IP. Szlufka do paska. Sama skóra bardzo ładnie pachnie. Druga pochewka, kedeksowa. Również w kolorze czarnym z wybitym logiem producenta. Cztery otwory umożliwiające przenoszenie według upodobań, w tym na szyi. Do pochewki dołączony jest system TecLock, pozwalający na noszenie noża na pasku. TecLock rzadko jest dołączany fabrycznie do pochewki, najczęściej trzeba go dokupić we własnym zakresie. Otwór odpływowy do odprowadzania wody. Pochewka blokuje i pewnie trzyma nóż. Przejdźmy do samego noża. Długość całkowita 18,1 cm, długość głowni 8,5 cm, grubość noża 4 mm. Stal to D2, czyli wysokostopowa stal narzędziowa pod wyższą odporność na korozję, zahartowana na 60 Hz. Ostrość trzyma wyśmienicie, to trzeba przyznać. W przeszłości miałem dość mieszane uczucia co do tej stali w kwestii nierdzewności, ale tutaj problem rdzewienia o dziwo nie występuje, co naprawdę bardzo mnie cieszy. Szlif płaski, wykończenie w satynie, napis Ed Mahoney i logo przedstawiające byka. Z drugiej strony mamy logo firmy Puma IP, numer 830716 D2, steel 60 Hz. Ten mały punkcik to ślad po twardościomierzu. Wcześniej była tutaj naklejka informująca o tym. Rękojeść to zielone G10. Ale dostępne są również okładziny z czarnego G10, a nawet egzotycznego drewna. Nóż dobrze leży w dłoni. Wycięcie pod palec wskazujący i profilowanie zwiększa komfort podczas pracy. Otwór na linkę lub paracord. Podsumowując, bardzo fajny nóż zrobiony w Niemczech przez producenta z naprawdę długą tradycją. Starannie i dobrze wykonany. Domyślnie nie jest uznawany jako nek, ale z racji swoich optymalnych parametrów z powodzeniem może pełnić taką rolę. I tak właśnie go noszę. Minimalizm, a jednocześnie oryginalny i ciekawy design. Lubię fiksy z racji, że bardzo łatwo utrzymać je w czystości, szczególnie te posiadające G10 lub mikartę na rękojeści. Nóż był myty kilkukrotnie, łatwo go wysuszyć, a przy tym ma nie ślady rdzy. To tyle w tej recenzji. Dzięki za oglądanie.